profesor Politechniki Lwowskiej, inżynier Karol Pomianowski, zaprojektował taką kaskadową zabudowę SAN. Według niego miało stanąć 9 dwustopniowych zbiorników wodnych, które miały z jednej strony ujarzmić wodę SAN, zabezpieczając dolinę SAN przed wiosenną falą powodziową, nawadniając tąże doliny w czasach letniej suszy, jak również zamontowane w tych kaskadach elektrownie wodne miały stanowić zaplecze energetyczne dla budującego się wówczas centralnego okręgu przemysłowego. W drugiej połowie lat 30. ubiegłego wieku przystąpiono do realizacji projektu inżyniera Pomianowskiego. Rozpoczęto budowę zapory w Sekowcu. Zapory tworzone przez niestety wykonane prace operacyjne w terenie, z góry godzisko. Firma, która przygotowała te prace, zbankrutowała. Leciało wtedy zainteresować się państwowego konsorcjum pod nazwą Elektro SAN, które miało kontynuować tą budowę. Niestety do czasów II wojny światowej nie udało się ruszyć z pracami. Po II wojnie światowej w latach 50. przystąpiono do realizacji projektu inżyniera Pomianowskiego. Lata 1955-1960 to są lata budowy zapory w Byczkowcach, natomiast od roku 1960 do roku 1968 budowana była zapora w Solinie. Czy chcesz tutaj działać? Tam patrzymy, jak płynie. Zakochać się. Młody, czy stary już jest? Lena, nagrywa. Nagrywaj. Był, wiem. Wyłącz, bo wolę zwiedzać, a nie zamówić. No. Ile portów widziałeś w tej chwili? Tysiąc miejsc, zeciu. Kiedy to jest godzina? 5 minut. Nie wiem, tak będzie. Słodzi się. Nie martw się, jestem esteczką od niewybawu. No, a pamiętasz jak wczoraj gościowi w tym w samolocie? No tak. Ale widzisz, nie wypadło. No. Co, padło ci już? Jest mi nasz, białe żagle jak to,